Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Bożyder-Wiśniewski. Miałem przyjemność dołączyć do grona autorów rozdziałów w pamiątkowym Festschrifcie na cześć Karla Mengera z okazji 150-lecia wydania jego magnum opus pod tytułem Zasady ekonomii. I no, jako że Karl Menger był niejako człowiekiem renesansu, w obrębie ekonomii wniósł wkład w wiele różnych obszarów, to ja postanowiłem zająć się jego wglądem czy jego wkładem w rozwój refleksji na temat instytucji i na temat procesu rozwoju rozmaitych instytucjonalnych rozwiązań umożliwiających społeczeństwu lepszą, ściślejszą, bardziej satysfakcjonującą współpracę. I Menger znany jest przede wszystkim z, na tym polu Menger jest znany przede wszystkim ze swojego wkładu w teorię monetarną. Menger w opozycji do istniejących ówcześnie poglądów tak zwanych czartalistycznych, które sugerowały, że pieniądz jest no, wytworem czy pochodną dekretu państwowego, dekretu królewskiego czy innych tego rodzaju legislacyjnych rozwiązań, Menger sugerował, że pieniądz jest przykładem tak zwanego ładu spontanicznego, czy cytując Adama Fergusona, jednego z wybitnych przedstawicieli szkockiego oświecenia, pieniądz jest rezultatem ludzkiego działania, ale nie ludzkiego planu. Czyli innymi słowy, Menger zasugerował, że istnieje cały szereg instytucji społecznych, bardzo istotnych dla rozwoju gospodarczego, które powstają wskutek ścierania się bądź zazębiania się indywidualnych ludzkich planów, działań, oczekiwań itd. Czyli to są rezultaty, które na poziomie mikroskalowym są jak najbardziej celowe, rozmyślne, planowe itd. Natomiast na poziomie makro potrafią przybierać no, nieoczekiwany kształt, potrafią przybierać, nabierać nieoczekiwanych cech. Więc w kontekście pieniądza, pieniądz można zdefiniować jako uniwersalny środek wymiany, który jako taki rozwiązuje problem natury transakcyjnej, problem natury obrachunkowej, problem natury asekuracyjnej, pozwala zabezpieczać się przed niepewną przyszłością i jako taki stanowi on zwieńczenie oddolnego procesu spontanicznej konkurencji pomiędzy rozmaitymi towarami. To jest bardzo istotne. Menger zasugerował, że w ramach takiego spontanicznego procesu konkurencji pieniądz wyłania się z barteru, czyli gospodarka monetarna jest naturalną pochodną przekraczania pewnego kluczowego progu specjalizacji i podziału pracy w obrębie gospodarki barterowej. No i historycznie rzecz biorąc, w ramach tej konkurencji, która to prowadzi do wypierania towarów mniej zbywalnych, mniej nośnych, mniej chodliwych przez towary bardziej nośne, bardziej chodliwe, wykształcał się pieniądz, to znaczy pewne towary poza swoją wartością użytkową czy też produkcyjną nabierały wartości monetarnej, no i srebro, złoto, ogólnie kruszce historycznie rolę pieniądza pełniły. I potem kolejni przedstawiciele szkoły austriackiej w duchu tej koncepcji mengerowskiej opisali cały szereg innych instytucji, równie ważnych albo nawet ważniejszych z punktu widzenia współpracy społecznej, Mises w zasadzie system cenowy czy kształtowanie się systemu cenowego opisał jako taki spontaniczny proces instytucjonalnego rozwoju, który wymaga właśnie tego intelektualnego podziału pracy dokonującego się na poziomie mikro w sposób czysto organiczny, czyli to musi być pochodna indywidualnych decyzji, indywidualnych wymian tytułów własności i tak dalej. Hayek z kolei położył pewne zasługi na polu opisywania prawa zwyczajowego jako pewnego zbioru precedensów umożliwiających ludziom dochodzenie do obopólnie korzystnych rozwiązań, rozmaitych ściśle kontekstowych problemów i tak dalej, i tak dalej. I ja w tym swoim rozdziale postanowiłem wnieść pewien przyczynek w refleksję instytucjonalną w duchu mengerowskim, czy też w duchu austriackim, żeniąc niejako pewne intuicje czy pewne obserwacje austriackie z pewnymi obserwacjami zaczerpniętymi z
myśli tak zwanych nowych instytucjonalistów, takich jak na przykład Coase czy Williamson, czyli też tradycja bardzo zasłużona, no licząca sobie, czy włączająca w swój poczet licznych noblistów. I teraz nowi instytucjonaliści proponują spojrzenie na instytucje, czy proponują ujęcie instytucji, rozmaitych poziomów instytucji, w formie takiej zagnieżdżonej hierarchii poszczególnych poziomów, gdzie u podstaw tej hierarchii mamy instytucje w pełni spontaniczne i powstające ewolucyjnie, tak zwane miękkie instytucje, w skład których możemy włączyć rozmaite normy, obyczaje, konwenanse kulturowe, wierzenia religijne i tak dalej. To jest ten poziom najbardziej podstawowy, który praktycznie się nie zmienia, albo nawet jeśli się zmienia, to są zmiany bardzo, bardzo powolne i rzadkie. Na bazie owych miękkich instytucji powstają instytucje twarde, tak zwane, czyli na przykład prawo skodyfikowane, czy też pewne ustalenia co do granic praw własności, co do wymiany tytułów własności, czyli prawo handlowe i tak dalej. I to jest w zasadzie z punktu widzenia mojego rozdziału najbardziej interesujący poziom instytucjonalny, więc ja do niego jeszcze za chwilę powrócę. Na chwilę obecną warto zaznaczyć, że to jest ten poziom, gdzie na ogół nie mamy do czynienia z taką spontanicznością, z jaką mamy do czynienia na tym poziomie niższym, ani też niekoniecznie mamy tutaj do czynienia z dobrowolnością. Jeśli to jest prawo zwyczajowe, to owszem, natomiast jeśli to jest prawo legislacyjne, jeśli to jest prawo stanowione, jeśli to jest tak zwane prawo pozytywne, no to jest ono narzucone wolą tego najsilniejszego podmiotu wymuszającego, który na danym obszarze występuje. I taki twór na ogół zwiemy państwem. I to są te dwa poziomy instytucjonalne, które nazywamy tymi poziomami, które wyznaczają obszar tak zwanych reguł gry rynkowej, czy też ogólnie reguł gry społecznej. Ja tutaj chciałbym zaznaczyć na marginesie, że osobiście nie lubię tego określenia reguły gry, dlatego że zaczerpnięte tego oczywiście z teorii gier, dlatego że ani transakcje rynkowe, ani przedsiębiorczość, ani ogólnie życie społeczne to nie jest żadna gra, to nie jest żadna zabawa, to nie jest żadna symulacja, to nie jest żaden spektakl teatralny, tylko to jest esencja w zasadzie naszego człowieczeństwa w tym wymiarze wspólnotowym, ale pozwólmy, dla ułatwienia tym intelektualnym skrótem myślowym się już tutaj posługujmy. Więc dwa poziomy instytucjonalne korespondują z tak zwanymi regułami gry, natomiast dwa poziomy wyższe korespondują z tak zwanym przebiegiem gry. Więc tutaj mamy z jednej strony do czynienia z poziomem bardziej szczegółowych rozwiązań organizacyjnych, z poziomem tak zwanych ładów korporacyjnych, z poziomem konstruowania struktur motywacji, budowania i udrażniania kanałów informacyjnych, rozdysponowywania na przykład przez przedsiębiorców czy właścicieli firm bardziej szczegółowych, dyskrecjonalnych kompetencji pomiędzy menedżerów czy szeregowych pracowników i tak dalej, czy na przykład to, jak jest zorganizowane indywidualne gospodarstwo domowe, gdzie gospodarz o wszystkim może indywidualnie i planowo decydować, to wszystko byłyby elementy tego trzeciego poziomu instytucjonalnego. I on jest o tyle interesujący, o ile tutaj mamy do czynienia z planowością, a nie spontanicznością. Niemniej jednocześnie to jest planowość przebiegająca w sposób zupełnie dobrowolny, czyli cały czas pewna quasi spontaniczność na tym poziomie występuje, przynajmniej w skali mikro, bo wszyscy pracownicy, począwszy od tych powiedzmy najbardziej szeregowych pracowników, poprzez menedżerów kolejnych szczebli, a skończywszy na tym głównym właścicielu czy szefie, który stoi na czele firmy, oni wszyscy muszą dobrowolnie włączyć się w pewną strukturę organizacyjną, bo na tym też w zasadzie współpraca polega, że realizujemy pewne wspólne cele i też mamy wspólne wyobrażenia na temat tego, jak te cele osiągnąć. Więc to tak samo, jeśli mamy do czynienia z członkami rodziny, to rodzina jest instytucją, gdzie
głowa rodziny, jakiś pater familias może oczywiście wszystko planować i to w sposób nawet rygorystyczny, ale rodzina, która funkcjonuje w sposób zdrowy, a nie patologiczny, no to jest taka rodzina, gdzie zawsze istnieje opcja no, wyparcia się jej, czy też bycia wydziedziczonym w momencie, gdy panujące tam reguły nam nie odpowiadają. Czyli ten trzeci poziom instytucjonalny jest planowy, ale jednocześnie jest dobrowolny i w tej swojej dobrowolności cały czas quasi spontaniczny, czyli polegający na swobodnym ścieraniu się bądź zazębianiu się indywidualnych decyzji ludzkich. No i wreszcie mamy do czynienia z czwartym poziomem, tym, który no, poddany jest ciągłym, dynamicznym zmianom, no bo to jest ten poziom związany z codziennymi, doraźnymi decyzjami, czy to konsumenckimi, czy to producenckimi, czy zupełnie pozaekonomicznymi, na przykład towarzyskimi, czyli tutaj negocjacje cenowe, czy dostrajanie cen, czy wybory konsumenckie spośród mniej lub bardziej szerokiego asortymentu. Te wszystkie codzienne interakcje rynkowe do tego poziomu przynależą. No i tutaj oczywiście widzimy zarówno spontaniczność, jak i dynamizm w pełnej krasie. Więc widzimy, że w obrębie tej struktury instytucjonalnej, jako poziom najbardziej anomalny, nam się przedstawia ten poziom drugi, czyli ten poziom twardych instytucji, no zwłaszcza w tej naszej tradycji europejskiej czy też kontynentalnej, gdzie prawo zwyczajowe odgrywa stosunkowo niewielką rolę, to te twarde instytucje to są rzeczywiście twory o charakterze legislacyjnym, politycznym, a tym samym są to twory zarówno planowe, jak i przymusowe, a więc zupełnie niespontaniczne, i wydaje się, że cała refleksja austriacka, licząca już sobie 150 lat, konsekwentnie podkreśla to, że z konstruowaniem tych twardych instytucji w oparciu o metody planowe czy też centralno-planistyczne, a przy tym przymusowe, no są związane pewne immanentne organizacyjne problemy, czyli tak skonstruowane instytucje wcale nie muszą sprzyjać współpracy społecznej, a wręcz mogą ją sabotować. No i tutaj kilka takich kardynalnych problemów można by wymienić. No po pierwsze, jeśli mamy do czynienia z no, jakąś uprzywilejowaną klasą polityczną, to znaczy jeśli mamy do czynienia z przedstawicielami monopolistycznego aparatu przemocy, który może swoją wolę narzucić siłą bądź groźbą użycia siły wszystkim mieszkańcom danego terytorium, no to powstaje nam zasadnicza asymetria własnościowa pomiędzy rządzącymi, a rządzonymi. I nawet jeśli rządzący wybierają tak zwanych rządzonych, no to ta asymetria własnościowa cały czas pozostaje, bo rządzący mogą jedynie, jak to określał Lysander Spooner, raz na jakiś czas, tak i niewolnicy mogą raz na jakiś czas wybrać sobie nowego pana. Natomiast to, co ten pan potem zadekretuje i jak to jeszcze potem zinterpretuje, to na to już ci rządzeni nie mają żadnego wpływu. Więc ta asymetria własnościowa potrafi być bardzo dotkliwa, no w skrajnych przypadkach przeradza się ona, przyjmuje ona formę dyktatury. To jest jeden taki zasadniczy problem, o którym pewnie warto tutaj napomknąć. Drugi problem to jest problem, o którym dużo pisał Robert Higgs, jeden z współczesnych przedstawicieli szkoły austriackiej, o bardzo silnym zapleczu historycznym. Otóż Robert Higgs podkreślał, jak kluczowa jest przejrzystość prawna w zakresie możliwości angażowania się w wielkoskalową współpracę społeczną opartą na produktywnej specjalizacji i podziale pracy. I w momencie, gdy mamy do czynienia z tak zwaną reżimową niepewnością, czyli właśnie z tą niepewnością, która występuje nie na poziomie przebiegu gry tak zwanym, bo z tym przedsiębiorcy sobie doskonale potrafią radzić. Przedsiębiorcy potrafią przewidywać zmieniające się gusta i smaki konsumentów, zmieniającą się dostępność czynników produkcji, zmieniające się możliwości technologiczne i tak dalej. Natomiast
z tą reżimową niepewnością, czyli właśnie niepewnością na poziomie prawnym, regulacyjnym i tak dalej, z tym jest gorzej, bo przedsiębiorcy, będąc podmiotami rynkowymi, a nie politycznymi, no, muszą to przyjmować jako pewną daną, której oni muszą się podporządkować, albo wokół której muszą próbować lawirować, więc reżimowa niepewność jest szczególnie rujnująca, szczególnie destruktywna dla gospodarki. Im bardziej gospodarka jest złożona, innowacyjna, dynamiczna, to tym groźniejszy i tym bardziej rujnujący jest ten efekt. Akurat Hicks na przykład przez pryzmat reżimowej niepewności wyjaśniał to, dlaczego Wielka Depresja była taka wielka i dlaczego tak długo trwała. No a w czasach dzisiejszych moglibyśmy zasugerować, że na przykład ten nasz nieszczęsny Nowy Ład to jest sztandarowy przykład nawarstwiania się, intensyfikowania się reżimowej niepewności, który na przedsiębiorczości się odbije w sposób, już się w zasadzie odbija na przedsiębiorczości w sposób bardzo niekorzystny, co jest no, o tyle niepokojące, o ile emancypacja przedsiębiorcza jest w tym naszym świecie globalizacji, czy w tym naszym świecie zaawansowanej specjalizacji i podziału pracy, bardzo, bardzo istotna. No i może wreszcie trzeci ten poziom, czy trzeci problem, bardzo istotny, bardzo niebezpieczny, z którym w zasadzie immanentnie mamy do czynienia, ilekroć twarde instytucje przybiorą formę z jednej strony centralno-planistyczną, a z drugiej strony wymuszoną, narzuconą, no to jest problem, który ja nazywam instytucjonalnym paradoksem reguł, czy instytucjonalnym paradoksem trzymania się reguł. To tutaj pewne konotacje z myślą późnego Wittgensteina możemy zaobserwować. Wittgenstein sugerował, że nie może istnieć nic takiego jak język prywatny, bo jeśli mamy do czynienia z językiem, który jest użytkowany tylko przez jedną osobę, no to nie możemy poczynić żadnego logicznego rozróżnienia na trzymanie się reguł tego języka i jedynie twierdzenie, że się reguł tego języka trzymamy. I to, jeśli przeniesiemy na poziom instytucjonalny, jeśli założymy, że mamy do czynienia z jednym podmiotem legislacyjnym, egzekucyjnym i jurydycznym, no bo państwo de facto jest takim monolitycznym podmiotem, nawet jeśli mamy do czynienia z trójpodziałem władzy, to ten trójpodział władzy niemniej cały czas zawiera się w obrębie tej monopolistycznej, przymusowej, pozarynkowej instytucji, no to tam znowu jeszcze dodatkowy problem, no taka zatruta wisienka na torcie tej reżimowej niepewności nam się pojawia w postaci właśnie tego paradoksu niemożliwości trzymania się reguł, no bo jak mówię, to wtedy legislatywa może pewne reguły przeforsować, potem egzekutywa, która jest częścią tej samej instytucji, je wymusza, no i judykatywa, która jest też częścią tej samej instytucji, te reguły interpretuje. I więc w tym momencie mamy do czynienia, znowu nie ma tutaj, każda reguła legislacyjna może być ex post zinterpretowana na najrozmaitsze sposoby i tutaj zawsze ci rządzeni są w sytuacji podbramkowej, zawsze muszą liczyć się z możliwością, że państwowy sędzia opowie się po stronie na przykład państwowego urzędu, a nie po stronie rynkowego przedsiębiorcy. Więc oczywiście pomiędzy tymi trzema obszarami mogą występować jakieś tarcia. Ostatnio nawet z takimi tarciami w kontekście polskim mamy do czynienia. Niemniej one nie tyle sytuację klarują, nie tyle wprowadzają jakiekolwiek elementy rynkowej konkurencji w obręb tego państwowego monolitu, co raczej wywołują taki chaos regulacyjny i chaos interpretacyjny, który też jak najbardziej reżimową niepewność intensyfikuje. I teraz moja sugestia w tym artykule to jest to, że no właśnie ta refleksja na temat tej anomalności twardych instytucji w momencie, gdy one są silnie zetatyzowane, no pozwala nam na wypracowanie pewnych dodatkowych argumentów wspierających tą klasyczną austriacką refleksję instytucjonalną. No i to też powinno nam dawać dodatkowe paliwo motywacyjne ku temu, ażeby dążyć na rzecz maksymalnego odetatyzowania tego poziomu twardych instytucji. I tutaj no, pewnie można by się powołać na rozmaite przejawy tak zwanej przedsiębiorczości intelektualnej i instytucjonalnej, na przykład w takim stopniu, w jakim
takim działania o charakterze monetarnym, tak zwana polityka monetarna, jak sama nazwa wskazuje, jest spolityzowana, czyli kwestie monetarne są w tym momencie wciągnięte w poziom tego drugiej sfery instytucjonalnej, czyli tej, która jest i centralnoplanistyczna, i wymuszona, narzucona, bo tak to wygląda w tych reżimach pieniądza dekretowego, politycznie sterowanego, a cały świat w zasadzie się w kleszczach tego reżimu pieniądza dekretowego znajduje od roku 71, czyli od czasu zamknięcia przez Nixona tak zwanego złotego okna. W tym momencie również na tym poziomie monetarnym mamy do czynienia z ogromną reżimową niepewnością, która utrudnia rachunek ekonomiczny, która rozdyma bańki na rynkach aktywów, która zombifikuje gospodarkę i tak dalej. I wydaje się, że na przykład Bitcoin, czy ogólnie kryptowaluty i protokół blockchain, który je obsługuje, to jest jakaś taka właśnie odpowiedź, w której zawierają się zarówno zdrowe intuicje nowoinstytucjonalistyczne, jak i zdrowe intuicje austriackie, starające się wprowadzić jakiś element spontaniczności i dobrowolności na poziom monetarny. Albo też na przykład zabieganie o to, żeby powstawało jak najwięcej specjalnych stref ekonomicznych albo miast czarterowych. Zabieganie o to, żebyśmy się w maksymalnym stopniu zbliżali do tej idealnej wizji, jak to niektórzy nazywają, świata miliona Liechtensteinów, czy miliona Hongkongów, czy miliona Andor, czy Monak i tak dalej. To też jest zbliżanie się do tej idealnej wizji instytucjonalnej struktury produkcji, w ramach której następuje eliminacja tej anomalii na poziomie twardych instytucji, czyli wtedy mamy do czynienia ze światem, w którym pewnego rodzaju autosortowanie może się dokonać na poziomie tego, pod jakie twarde instytucje chcemy podlegać, jakiemu reżimowi prawnemu chcemy podlegać, i też dużo większa jest wtedy szansa, tak zwana opcja voice staje się dużo lepiej artykułowalna, czyli wtedy też takie rozwiązania kantonalne są w stanie funkcjonować na jak najszerszą skalę, czyli wtedy my rzeczywiście jako ci tak zwani rządzeni stajemy się również rządzącymi, jesteśmy w stanie wpływać na kształt prawa. Czyli autentycznie się wtedy zaciera granica w takiej demokracji bezpośredniej, na przykład, czy w ramach takich rozwiązań kantonalnych zaciera się granica pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. I wtedy rzeczywiście można mówić o tym, że również te twarde instytucje nabierają charakteru spontanicznego, przynajmniej na poziomie mikro, i poziomu dobrowolnego, w takim stopniu, w jakim wtedy rozmaite oferty prawno-regulacyjne stają się dobrem konsumpcyjnym i my jak konsumenci możemy sobie w takim globalnym hipermarkecie różnych rozwiązań instytucjonalnych kupować te dobra, które nam się wydają najbardziej sprzyjające, najbardziej zgodne z naszymi preferencjami, z naszymi normami kulturowymi, z naszymi oczekiwaniami, są odpowiednio rygorystyczne bądź odpowiednio luźne i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie rzecz ujmując, czy też podsumowując całą moją wypowiedź, w ramach żenienia pewnych obserwacji nowoinstytucjonalistycznych z klasyczną austriacką refleksją instytucjonalną, która bierze swój początek w myśli Karla Mengera, starałem się dostarczyć zarówno intelektualnym przedsiębiorcom, jak i instytucjonalnym przedsiębiorcom pewnego paliwa zarówno intelektualnego, jak i motywacyjnego, które powinno dawać im dodatkowy zapał ku temu, żeby tą spontaniczność i dobrowolność starać się w maksymalnym stopniu na poziomie twardych instytucji wprowadzać, tak żebyśmy byli coraz bliżej realizacji marzenia Gustawa de Molinariego, też takiego proto-Austriaka, można go w ten sposób określić, który stwierdził, że z prawdziwie pokojowym, dostatnim, cywilizowanym społeczeństwem będziemy mieli do czynienia wtedy, kiedy państwa, czyli właśnie monopolistyczne aparaty przemocy, rozpuścimy w społeczeństwie, czyli właśnie w takim układzie relacji, który nawet na poziomie prawno-regulacyjnym cechuje się dobrowolnością i spontanicznością. Także
raz jeszcze Państwa zachęcam do nabywania tego pamiątkowego festschriftu poświęconego myśli Karla Mengera i podkreślającego niezmienną, ponadczasową aktualność myśli Karla Mengera. No i życzę Państwu owocnej, stymulującej intelektualnie lektury. Dziękuję bardzo.